Moi drodzy, dzisiaj przeprosiny. Przeprosiny dzisiaj. Dostałem zaproszenie od naszego Czankowskiego Muzeum, Muzeum Ziemi Czankowskiej, na wystawę dotyczącą historii harcerstwa w naszym pięknym mieście Czankowie. No i tutaj przeprosiny niestety nie przyjdę. Na początku mojej kampanii nakręciłem taki film Zaczynamy i tam solennie przyrzekłem, że nie będę nigdy się podwieszał pod twórczość ani artystów, ani działalności sportowej, nic. Nie spotkacie mnie lansującego się pod pomnikami, po prostu to nie moja bajka. Jako burmistrz miasta Czankowa oczywiście będę wspierał wszelką działalność kulturalną, sportową, jakąkolwiek, która ożywi nasze miasto. Ale teraz jestem kandydatem na burmistrza miasta Czankowa, który musi sobie sam wypracować swój elektorat, a nie na plecach artystów, czy sportowców, czy Bóg wie kogo. Ja nawet w swoim komitecie mam wybitnego artystę, pana Piotra Szlangę, który osobiście zapraszał mnie na swoją wystawę. No i też musiałem odmówić. Po prostu ten pan też nie zasługuje na to, żeby ktoś sobie na nim robił jakiś fame, jakąś popularność. Nawet jeżeli jest w moim komitecie. No ale w sumie nie ma się chyba czego martwić. Jak znam życie, to na tej wystawie będzie cała śmietanka naszego miasta, cała elita, cały establishment Czankowa. Porobią sobie piękne zdjęcia, będą przemówienia, będą kwiaty, będzie miło. Potem porzucają sobie te zdjęcia na fejsa i będą sprawdzać, ile mają lajków. Wiecie, u mnie to tak nie działa. Ja po prostu muszę wypracować sobie swój elektorat sam. Bo wy macie wybrać konkretnego burmistrza, a nie lansera. Jestem na terenie naszego Czankowskiego stadionu, zobaczcie. No, chwilowo jest pusto. Tak w ogóle to ja wam powiem, że ja tam za bardzo się nie pasjonuję piłką nożną. Znaczy wiadomo, jak każdego wielkopolskiego patrioty, irytuje mnie Legia Warszawa. No właśnie, a propos naszego stadionu, a propos naszej drużyny Czanków. Nie może być takiej sytuacji, że klub wychodzi na ulicę i protestuje, bo nie dostał pieniędzy na jakąś szatnię. Nie wiem, czy wiecie, ale nasz urząd miejski miał kontrolę NIK-u, Najwyższej Izby Kontroli. Banaś przysłał swoich ludzi, no i chłopaki znaleźli poważne niedociągnięcia finansowe, to znaczy stratę finansową, stratę, której mogło nie być. To było w 2022 roku. NIK obliczył, że gdyby wtedy wymieniono wszystkie lampy, te, które mamy na terenie miasta, te przy ulicach, na LED-owe, odjęli koszt tej wymiany, to zapłacilibyśmy 152 tysiące mniej za prąd. Ale nikt tego nie zrobił. Pomyślcie sobie, że macie 152 tysiące i moglibyście to przeznaczyć na szatnie dla naszego klubu Czanków. Jak już gadam o tych lampach, słuchajcie, NIK pokazał, jakie to są poważne straty i niedociągnięcia, to wiecie, co zrobili? Nic. Znaczy, jeszcze więcej, bo wiadomo, wybory idą, więc na ostatni Christmas, Boże Narodzenie, włączyli jeszcze więcej tych światełek wszystkich, tego wszystkiego. Oczywiście fajnie, bo święta były, tylko że tam nikogo nie było. To się świeciło, nie wiem po co, diabeł na kapelusz. Ale wiadomo, wybory idą, trzeba pokazać, że jest na bogato, nie? I tak, ja wam pokazywałem we wcześniejszych filmach, cały dep tak świeci się, cały rynek świeci się, nikogo tam nie ma, a boczne ulice wyłączają. Co oni myślą, że ludzie jak ćmy do światła polecą z tych bocznych uliczek, żeby ich spędzić razem, to powyłączamy w koło, a oni wszyscy polecą do światła? No nikt nie przyleciał, bo ludzie to nie ćmy i swój rozum mają. Chłopaki się starają, awansowali do trzeciej ligi i nie mają szatni? Mam kilku uczniów, którzy są zawodnikami naszej drużyny i dzięki nim, dzięki w ogóle chłopaki, powiedzieli mi, jak ważna jest rola trenera. Niedawno grali z taką drużyną Koziołek Poznań. No i do przerwy przegrywali 2-0. Jak w przerwę wparował trener, jak ich opierdolił, jak ich zmotywował, to cały mecz wygrali 5-2. Czyli w drugiej połowie wbili 5 goli. Da się? Ale trzeba mieć porządnego trenera, a my mamy porządnego trenera. Tylko, że mu nie płacą porządnych pieniędzy, a powinien dostawać, bo robi dobrą robotę.
No jak już jestem na tym stadionie, słuchajcie, to wiadomo, nie samym futbolem człowiek żyje. Dlatego rozszerzymy działalność sportową nie tylko na sekcję rowerową, która też powinna działać prężniej. Sam będę tam jeździł, se kupię ten rower, będę jeździł. Na pewno, na 100% będą niedzielne biegi z burmistrzem, na które wszystkich będę zapraszał gorąco i serdecznie. Jak taki Forrest Gump będę biegł i mam nadzieję, że pociągnę mieszkańców Czadkowa za sobą. Co niedzielę, rano, bieg z burmistrzem. A poza tym, takie sekcje jak Nordin Walking, ludzie se chodzą, a może by chcieli się zintegrować, pójść razem właśnie na tych nowych ścieżkach, które zbudujemy do Pijanówki, do Goraju, do Kuźnicy Czankowskiej. Będziemy łazić, będziemy jeździć, będziemy zdrowi. Jak już będę burmistrzem miasta Czankowa, to więcej nie zamkną basenu w sierpniu, gdzie jeszcze cały wrzesień jest piękny i ludzie chcą się kąpać, a basen był zamknięty. Nie, będzie otwarty. Idę sobie tutaj po tych torach, nie dlatego, żebym miał myśli samobójcze, chociaż czasami już zaczynam jakieś wątpliwości miewać, ale dlatego, że chciałem wam opowiedzieć o przyszłości PKP tutaj w Czankowie na temat naszego dworca, bo jestem po szeregu rozmowach, ale wiecie co, daruję sobie to. To wszystko, bo jestem naprawdę, rozmawiałem z wieloma ludźmi i wiem, jak to będzie wyglądało za czasów mojej kadencji, jeżeli będzie mi dane. Ale dzisiaj nie. Będzie to wszystko w moim programie wyborczym. A dzisiaj parę słów. W ogóle nie wiem, jak zacząć. Mam postępowanie dyscyplinarne. Jeden z komitetów wyborczych tutaj w Czankowie złożył oficjalne doniesienie do kuratorium oświaty w Pile, że prowadzę kampanię wyborczą na terenie szkoły. I oczywiście pismo przyszło do szkoły, dyrektor szkoły nie miał wyjścia, więc zażądał wyjaśnień, ja napisałem obszerne wyjaśnienia na ten temat, no ale to chyba nic nie dało. Także być może następny film nakręcę już jako bezrobotny, jako były nauczyciel, po 25 latach nienagannej służby. I na nic zdały się tłumaczenia, że przecież ja ten kanał kręcę od 2 lat o swoim życiu. Akurat się tak zdarzyło w moim życiu, że kandyduję na burmistrza. Wszystkie moje filmy zawsze są robione po godzinach, w moim czasie wolnym. Że zawsze klasa była pusta, nigdy nie było tam żadnych uczniów w czasie nagrywania. Także o jakiej agitacji wyborczej my tutaj rozmawiamy, tak? Nigdy w życiu nie puszczałem moich filmów uczniom na żadnym sprzęcie w szkole. Także no po prostu nie. No, uczniowie dowiadują się o tym, że kandyduję ze środków masowego przekazu, z social mediów, z Facebooka, a nie ode mnie na lekcji. Także tu nie ma mowy o żadnej agitacji. No ale fakt faktem, że jak mówiłem, to z tyłu było zdjęcie browaru, czyli wykorzystywałem sprzęt szkolny do swoich tych, no tak, wykorzystywałem, no co z tego, i tak ta tablica działa, i tak wisi, więc dla urozmaicenia dałem obrazek browaru. Ja jestem w stanie zapłacić za tą energię elektryczną, którą tam zużyłem. Także być może następny odcinek zrobię tak, Ferdek Kiepski, już jako bezrobotny, z piwkiem w foteliku. No zobaczymy. A konkurencja w tym czasie, nie mówię tak złośliwie, no ale zobaczcie, urządza sobie spotkania wyborcze w przedszkolach z rodzicami i dziećmi i to jest spoko. No słuchajcie, ten beton okazuje się twardszy niż myślałem, o jest twardszy, ale my to rozkruszymy, my naprawdę stworzymy nowy, piękny, prosperujący Czanków. A ten beton się zamieci i posprząta. Słuchajcie, dzisiaj jest czwartek i dzisiaj postaram się wrzucić ten film wieczorem, jak zdążę. No ale wiadomości są takie, że wszyscy pozostali 3 moi kontrkandydaci niestety no, nie pojawią się na tej debacie, zrezygnowali. Nie wiem dlaczego, ja byłem chętny do końca, także debata prawdopodobnie się nie odbędzie. Natomiast ja jestem gotowy gdziekolwiek z kimkolwiek z kandydatów rozmawiać. No i na tym chyba polega cała ta kampania, żeby rozmawiać. Jeżeli chodzi o debatę w telewizji, na tą chwilę wygląda to tak, że dzisiaj mamy którego? Dzisiaj mamy 14. Debata ma być 18. Do mnie nikt nie zadzwonił, nikt się nie skontaktował, więc ja zadzwoniłem do Asty, tam do telewizji. No i zapytałem się, czy ta debata będzie i tak dalej. Pani potwierdziła, że jak najbardziej. No wtedy ja się przedstawiłem, no tak, no ale ja jestem kandydatem i chciałbym też wziąć udział w tej debacie. Pani była taka skonsternowana,
aha, to ja sobie zapiszę pana dane i my oddzwonimy. No, do dzisiaj nie oddzwonili, także nie wiem, czy ja będę na tej debacie, czy w ogóle będzie ta debata, w ogóle nic nie wiem. Ale wiecie co, ja nie tracę nadziei, jestem człowiekiem bardzo pozytywnym i z nadzieją patrzę w przyszłość. Uważam, że te wszystkie emocje powinny troszeczkę opaść, powinniśmy merytorycznie gadać o przyszłości naszego miasta. Bo pamiętajcie, nas wszystkich łączy Czarnków. Pozdrawiam serdecznie.